Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Mam dla Was bardzo dobrą albo złą wiadomość. Ja jadę na poszukiwania, a Ewelinka zostaje w domu. Ja zostaję dzisiaj w domku, bo Ania znowu oczywiście parę dni w przedszkolu i nam przychorowała. No i zabiorę się za obiadek. Za pyszny obiadek. A na razie jemy śniadanko. Na białku. I na mięsie. A gdzie tu widzisz mięso? Tak żartuję. Kiełbacha. A tu mój towarzysz dzisiejszej doli, niedoli poszukiwań trafił. Zobaczcie co. Daj luknąć, bo szczoteczki widać. Piękny guzik napoleoński. Gwardia od płaszcza. Ty to masz farta. Bo na twoim wykrywaczu swój zostawiłem na twoim. No. Twój zawsze mi szczęście przynosi. Xpedeus. W sumie to Eweliny, nie mój. No Eweliny. Ewelina ci pożyczyła. Ale zobacz, jest pojedyncze, inne niż w standardowych guzikach, nie koszyczkowe. Ech. Morda się cieszy. Czuję się, jakbym to ja znalazł. Proszę. Dziewicza. Muneciarka jeszcze do tego wszystkiego. Świeża. Muszę podzielić się z Wami pewną refleksją. Rano wyjeżdżając było minus 4 stopnie i tak się teraz zastanawiam, chodząc po tym lesie, czy człowiek ma trochę nie tak z głową, czy po prostu ta pasja poszukiwań jest silniejsza ode mnie, jak również od Was, bo też w takich temperaturach i w tak trudnych warunkach prowadzicie poszukiwania. Natomiast zobaczcie, w jaki sposób to zaangażowanie, ta chęć wyjścia oddaje nam ziemia. Na pierwszy rzut oka, taka tam sobie nakręteczka leżała o tutaj przy korzeniu. Trochę ma piasku, no bo siedziała w ziemi, aluminiowa, niby nic. A teraz patrzcie, na czym polega fenomen. Odwracam i patrzcie, przykrywka, dekielek, od czegoś tam, jeszcze nie wiem. Jakiejś wytwórni, ale syn i Wolfronson, no nie będę tutaj kaleczył tego napisu, odczytamy to sobie na spokojnie, być może Wy na kamerze widzicie to lepiej, ale ten herb, zobaczcie, przedmiot sygnowany z nabitym herbem, to są piękne pamiątki, to są mega piękne pamiątki, rzadkie, po tym, co działo się w tym przypadku naszym, moim terenie. I właśnie takie sytuacje niesamowicie motywują do tego, żeby ruszyć swoje 4 litery spod telewizora, no i realizować się w swojej pasji poszukiwań. Zobaczcie, nawet szczury przymarzły, takie zimno, a człowiek dyga z wykrywaczem po lesie. Szczur zdechnięty. O, patrzcie. A ja z wykrywaczem. Czy to jest normalne? Zobaczcie, ktoś jaki fajny miał pomysł na klin. Prawdopodobnie do jakiegoś ciągnika. Na pewno do ciągnika, do przyczepy mocowania. Stara śruba kolejowa przyswawana do trzpienia i zrobiony klin. Uniwersalne to, prawda? Polak potrafi. Tomka znajdki, guzioł, co tam masz w tej swojej skarbnicy jeszcze, pochwal się. A i złoto Weimaru, o którym mówiłeś, że znalazłeś, zobaczcie, złoto Weimaru, 10 feningów Republiki Weimarskiej, a i polski guzik z koroną, tak. To tak trochę nie do pary, zobacz, niemiecka, polski guzik i niemiecka moneta, a co tam jeszcze masz? 10 feningów. 10 feningów. Złachane, ale jest, nie? Gratuluję. Gratuluję Ci jeszcze raz. 2 feningi. Nie chwaliłeś się. To pokazywałeś wcześniej, nie? To jest petarda. Ten guzioł. To do czyszczenia będzie. Spokojnie. Czyszczenie.
ostatnie sygnały to współczesne 20 groszy obiegowe, kulka od muszkietu i tutaj oto taki ołowiany też pocisk. W takim oto miejscu sygnał jak dzwoń i wyciągniemy to na żywo. Zobaczcie, co tutaj była. Taka podkłada od czegoś, ale waliło to niesamowicie. Deus kocha takie rzeczy. Zresztą jak i każdy wykrywacz. Wykrywacz szalał. Mało mi dźwięki słuchawek z uszów nie zwaliły. To jest taki o, ring. Zaraz to podejmę i wyciągnę. Zobaczymy, co to jest. O, taka obręcz. Od jakiejś beczki, czy cholera wie czego. Duża. Bardzo duża. Otrzymujesz, Krzysztofie, oto ten wieniec za najlepszą znajdkę w tym roku. Brawo! Gratulacje! Brawo! Brawo! Dziękuję, dziękuję, kapitule. Za przyznanie mi tej nagrody. A na koniec moich poszukiwań trafił się oto taki guziczek. Oczywiście pewnie go znacie. Jest to guzik polski, bez korony, czyli okres PRL-u. I nosił go jakiś urzędnik, leśnik. Pora już dzisiaj zakończyć poszukiwania. Dupka mi przemarzła, bo 3 godziny minusowej temperaturze to dość dużo czasu, a nie wziąłem ciepłej herbaty, także śmigam do domu na obiad i oczywiście na ciepłą herbatkę z ukochaną. Jestem, kochanie, zmarznięty, ale głodny? Biegusiem do ciebie jechałem. No pewnie, że głodny. A co robisz? Mielone. Kłodne te mielone. Ja to lubię takie surowe mięso nawet. Odmielonego. Dobre? Czy za słone? Nie, bardzo dobre. Jak ci uroczo wyglądasz. Dziękuję. Bo specjalnie czekałaś, aż przyjadę. No oczywiście. Oko zrobiłaś. I ten pyszny obiad, który będziemy jeść. Hania, wróciłem z poszukiwań. Tęskniłaś za mną? A tak naprawdę? A co robisz, powiedz? Gram. To widzę, że na dwa sposoby grasz, bo tam masz jakiś tablet i tu na telefonie? No bo ja nie gram na tablecie, to mama grała. A mama grała? Nie wydawaj mnie! A mama mówiła, że obiad robiła dla mnie. Kłamała? Co, Hania? Hello. No powiedz. Powiedz. Grała czy robiła obiad? Grała i robiła obiad. A, czyli grała i robiła obiad. Mielone były pyszne, natomiast zobaczcie, co jeszcze będziemy jeść na podwieczorek. Dzisiaj będzie chlebek z ziołami. Zobaczcie, jak to apetycznie wygląda. Dużo ziół, bazylia, żebyśmy byli bardziej aktywni na poszukiwaniach i w swojej pracy. Pyszny zrobiła obiadzik i pyszny... Zjadłam więcej jak ciebie. Ja wiem, bo ty jesteś taki łasuch, nie? Nie, bo ja, dostałam prędzej od ciebie. A prędzej ode mnie. A tu mama. A tu mama przyniosła ci picie. Przy tym, jak zamku, będziemy się z wami żegnać. I dziękujemy wam po raz kolejny, że oglądaliście nas do końca. Zapraszamy na moje urodzinki. Ale ty masz dopiero urodzinki w następnym roku. Chyba w następnym lecie. Następnym lecie. Zaprosimy w oddzielnym odcinku na twoje urodzinki. Pewnie jakieś duże będziesz robiła te urodzinki, co? Tak, u nas na działce. U nas na działce. A bo zrobimy u babci Marzenny. Także Hania zaprasza was na, już na urodzinki. My tymczasem kończymy na dzisiaj nasz odcinek, ponieważ
Zbliżają się święta i mamy obowiązki związane ze świętami. Przygotowujemy dużo posiłku, bo mamy też gości. Bardzo dużo. Także jeżeli możecie, to zostawcie komentarz, lajka i oczywiście też komentarz, subskrypcję. Komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Daj, Hania. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.